Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o wiarę, to jest wiara w posłuszeństwo. Przypowieści Salomona 4:1-4. Przypowieści Salomona 4:1-4. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką swojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie, niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Wiara to wiara w posłuszeństwo. Jeżeli ja jestem posłuszny jakiemuś słowu, tak, to ja opieram się na moim posłuszeństwie. Po pierwsze opieram się na tym, że to słowo to Bóg, że to jest absolutna prawda. A dwa, okazawszy posłuszeństwo temu słowu, stawiam kropkę nad i mojej wiary. Jeszcze nic nie widzę. Jeszcze nie wiem w ogóle, co się będzie dalej działo, ale wiem jedno. Ojcze mój, jestem posłuszny Twojej prawdzie. A więc rzecz musi się wydarzyć. Powiem więcej, już się wydarzyła, choć jeszcze nie widzę. Jeżeli pojawia się, prosty przykład, pojawia się choroba w życiu chrześcijanina, i chrześcijanin ów, i teraz pokazuję wam kilka elementów. I chrześcijanin ów mówi, Boże, dziękuję Ci, że Ty mnie kochasz. Wierzę w to, że Jezus poniósł moją chorobę, tą chorobę na sobie, rozchorował się tą chorobą. Ogłaszam teraz, że w związku z tym, że Jezus się rozchorował tą chorobą, ja jestem zdrowy. I teraz zobaczę, co się stało. Wykonałeś kilka elementów wiary. Uwolniłeś wiarę w to, że Bóg Cię kocha. Uwolniłeś wiarę w to, że Jezus na krzyżu Golgoty rozchorował się Twoją chorobą. Uznałeś, że fakt rozchorowania się Twoją chorobą to jest sam Bóg. Sam Bóg. I okazałeś posłuszeństwo właśnie przez to, że przyjąłeś to za fakt ostateczny, że jesteś zdrowy, tak? Wiesz, co się zaczyna dziać? Manifest mocy. Musi się manifestować moc. A jak nie, to by Bóg się musiał zwolnić ze stanowiska bycia Bogiem. Po prostu. Musi być. Jak do mnie ludzie mówią tak, wierzę, ale nie mam. Ja mówię, bo cię w mordę strzelę, zobaczysz. Zaraz, wierzysz. Jak świat światem. Jak ktoś wierzy, to nie ma, że nie ma. Kto nie ma, ten kto nie wierzy. Mówię, co ty gadasz? Że co ty jesteś w ogóle? Taki ludzik. Jedyny we wszechświecie, który wierzy i nie ma, tak? No weź! Kłamczuchu. Ty, misiu. Przewrot, misiu, ty. Na kolana! Pokutuj. Rozumiesz? To kłamiesz. Bo Bóg nie byłby Bogiem. Ludzie, jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło stanąć w wierze i nie mieć. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale niejednokrotnie miałem tak, że olałem wiarę i wtedy nie miałem. Tylko ja nigdy nie powiedziałem takiej rzeczy. O, wierzę Ci, Panie. Wiesz. A nie mam. O co chodzi? Boże, o co chodzi? Tyle się modlę i nie mam.
Co mam zrobić? Zastrzel się. Szybciej do mnie pójdziesz i koniec. Zamknij temat raz na zawsze. Bez przesady. Prosty jak wiara. Oparty na prostych filarach. Miłości Boga do mnie. Wymiany krzyżowej. Jezusa jako Boga. Jezusa jako Słowa Boga. Sparafrazowanego Słowa w wyniku tego, co Jezus zrobił. Okazania posłuszeństwa temu. Proste rzeczy. Wiara w posłuszeństwo. Po pierwsze, słuchajcie. Żeby rozwijać wiarę, trzeba słuchać. Słuchać. Słuchajcie. Czego słuchajcie? Słuchajcie mojego głosu, słuchajcie moich prawd. Słuchajcie, słuchaj Izraelu. Słuchaj. Zwróćcie na nie uwagę. Zwróćcie uwagę na moje słowo. Zwróćcie uwagę na moją prawdę. Czyli co? Skoncentrujcie się. Na tym się skupcie. Nie na tym, co czujecie. Nie na tym, co się dzieje wokół. Nie na tym Kongu, który wokół jest. To Kongo jest wokół nas, ludzie. To jest jedna wielka jakaś wojna, która trwa tutaj. Tu ciągle coś się dzieje. Ciągle coś się dzieje też w emocjach naszych. Rozumiecie? Ciągle coś się gdzieś dzieje. Słuchajcie. Tak? Dwa, zwróćcie uwagę. Trzy, nie gardźcie, czyli nie uznawajcie tego za coś słabego, małego. Ludzie mówią, tak, Pan powiedział, ale ja tak się czuję. O, to jest koniec, taka jest rozmowa w kościołach. A ja tak czuję. Ale wszyscy tak mówią, no tak, tak Pan powiedział, ale ja mam takie objawienie od Pana. Ja mówię, nie no, schizofrenik. Typowe rozdwojenie osobowości. Może dwubiegunówka, może litwie coś tam usiada. Coś się dzieje z mózgiem tego człowieka. On powiedział, no tak, Bóg powiedział, ale mi objawił. Z taką kobietą rozmawiał kiedyś, córka pastora dużego kościoła takiego w Polsce. Ja do niej mówię, no ale Bóg powiedział, że nie znamy nikogo według ciała. Wiesz to, że ktoś jest twoją matką, ojcem, bratem, siostrą, mężem, żoną, dzieckiem, a nie zna Jezusa? No to jest napisane w ogóle, Bóg mówi, nie znasz Go, no nie znasz. Co to znaczy nie znam? No nie znasz, po prostu nie znasz. Tak jak nie znasz, proszę ciebie, Johna McClarda, człowieku z południowej Karoliny. Rozumiesz, który mieszka w białym domku, człowieku jakimś ogródkiem. Nie znasz faceta, tak? Nie znasz. Nie znasz. Tak nie znasz nikogo według ciała. Ktoś wychodzi, jestem twoją matką. No ale co to mi obchodzi? Urodziłam cię. No ale to w ogóle o co chodzi? No becikowe wzięłaś, o co chodzi? No tak? No wychowałam cię. No dobrze, że mnie wychowałem. Buzi ci mogę bezceć. Dać ci buzi, mamo? Dobrze już jest, co ci? Co ci zrobić dalej, mam? Powiedz. Jaskółkę? Czy mnie urodziłaś? No i to taka rozmowa, no co tam ci zrobić? No tak wyszło, no poszłaś z ojcem do łóżka, no zapłodnienie, te sprawy, no jestem. Kocham cię, też cię kocham, mamo, no ale no, bardzo cię kocham, no to co mam ci powiedzieć, no, no co ci mam zrobić? No, coś to ci peeling zrobię, no mówię, wymasuję stopy, no ale ty nie jesteś moją siostrą w Chrystusie, mamo. Jesteś córką diabła, mamo. A ja jestem synem Boga, mamo. Nie znam cię, mamo. Ja mówię do tej dziewczyny, nie znam nikogo, tylko chciała, mamo mówi, tak, ale. Ja mówię, słyszysz, ty w ogóle co do mnie powiedziałaś? Ale do mnie powiedziałaś? Ale co? A my, Bóg powiedział, nie znam nikogo, według ciała. No tak, ale. Ja mówię, stąd. Idź stąd. Dobrze, jestem po dobrej stronie mocy. Mówię, ale idź stąd. Idź. Bo młody, wierzący jeszcze jestem. Jeszcze w ciele czasem chodzę. Także idź. Bo ale, ona ale nie mówi. Człowieku Jezus, tak? Przychodzi do niego matka z braćmi tam, z siostrami. Przychodzi, mówi, powiedz, że tutaj jestem. Matka przyszła.
Zawsze dziewica. Przyszła. A ten mówi, co on mówi? Kto jest moją matką? Kto jest moimi braćmi? Kto? Ci, którzy słuchają słowa Boga i wykonują je. Czy on nie kocha Marii? Kocha Marię, no kurczę, kocha Marię. No. Maria dzisiaj jest w niebie, normalna, porządna, charyzmatyczka. Leciała z chłopakami człowieka od samego początku. Wypełniona Duchem Świętym, uznana za że się nachlała, uznali człowieka. Rozumiesz? Tak Maria w ogóle wyskoczyła do przodu, była uznana za pijaczkę. Bo mówiła w innych językach na ulicach Jerozolimy. Bardzo porządna siostra w Chrystusie. Biorę z niej przykład, jestem bardzo maryjny, bardzo. Najbardziej jestem maryjny ze wszystkich, których znam. No tak, ja biorę przykład z Marii cały czas. W głupoty nie biorę przykładu, ale z Marii ja biorę przykład naprawdę. Cały czas. Ona powiedziała, patrzcie na wszystko, róbcie wszystko, co syn wam powie, to ja robię wszystko. Jestem posłuszny Marii. Jak ktoś zarzuci w ogóle, że nie jestem posłuszny Marii, to powiem absolutnie. Każdemu słowu Marii jestem posłuszny. Które przeczytałem w Piśmie Świętym. Każdemu słowu, tak jestem maryjny. Mógłbym powiedzieć, że Maria to mój mentor. Ja nie gardzę słowem. Ale ta dziewczyna gardziła słowem. Ja jej mówiłem, nie znasz nikogo według ciała. Ona mówiła do mnie, ale. Ale. Nie ma ale. Nie wolno gardzić słowem. Nie wolno mówić ale, bo w tym momencie, tak, przestajesz wierzyć w posłuszeństwo. Posłuszeństwo to musi być twoje drugie imię. Autor posłuszeństwo cyrojski. Rozumiesz? Drugie imię twoje. Jeżeli jest słowo, jeżeli jest prawidło, tak? Jeżeli jest zasada, to ja będę okazywał posłuszeństwo. To jest wiara w posłuszeństwo. Jest napisane, mocno trzymajcie się słów ojca i matki. To są prorocze informacje. Ojciec tutaj to jest Bóg, matka to jest Kościół. To jest nauka dokładnie, dokładnie nauka, apostolska nauka Kościoła. Z ojca i matki. To jest prawda, która jest wprowadzona w system przekazu w ogóle apostolskiego. Mocno trzymaj się tych słów. Czyli ja nie bagatelizuję, nie gardzę, powiem więcej, ja bardzo dużą wagę przykładam do tego, się mocno trzymam tych słów. Czyli jeśli tak zostało powiedziane, to tak musi być. Wiesz, jak się w ogóle wie, że przychodzi do Boga, się mówi, to ty powiedziałeś to. A ja się będę tego trzymał. To ty to powiedziałeś, to nie ja to powiedziałem. Ja biorę słowo. Rozumiesz? Ja się trzymam tego słowa. Ja mówię, to ty mnie kochasz. Ja się nie będę spinał na tym, jak ja się czuję. Co ja myślę? Ty powiedziałeś. To ty umarłeś za mnie na krzyżu. To jest fakt dokonany. Ja się będę tego trzymał. Mocno trzymaj się słów ojca i matki. Dlaczego taki duży nacisk kładziemy w ogóle na zdrową naukę? I mówimy ludziom, trzymaj się tego, nie słuchaj głupoty. Tak. Po co ty słuchasz głupoty? Że jest tyle głupoty uwalniane wszędzie w człowieku. I dalej, przestrzegaj ich przykazań. Przykazania wiemy, nie synaj, nie prawo, tylko prawidła. A co? Będziesz żył! Jest obietnica. Czyli jeżeli ja wierzę za pomocą posłuszeństwa, to ja będę żył. Ja mam obietnicę taką, czyli ja będę manifestował życie. Mi się musi wieść, jeśli będę posłuszny. Jeśli będę wierzył, tak, właśnie w ten sposób. Jeśli okażę posłuszeństwo i będę trwał w wierze, tak, no to w ogóle no nie ma bata. No, no byłem posłuszny, no jestem posłuszny i dziękuję uprzejmie. To się musi w ogóle wydarzyć. To się musi wydarzyć.
Jedziemy dalej. Przypowieści Salomona 4:7-8. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceni ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Jeszcze raz. 4:7-8. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceni ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Początek mądrości to jest nabywanie. Mądrość to jest umiejętność zastosowania nabytej wiedzy, przyjaciele. To jest mądrość. A początek tej mądrości to jest nabywanie. Kiedy ja w ogóle decyduję się, żeby nabywać mądrość. A więc mądrość to jest praktyczna wiara. Dokładnie praktykowana wiara. Człowiek mądry to człowiek realnie wierzący. Człowiek głupi to człowiek teoretycznie wierzący. Czyli człowiek mądry to człowiek okazujący posłuszeństwo prawdzie. Człowiek głupi to człowiek nie okazujący posłuszeństwa prawdzie. Czyli w praktyce niewierzący prawdzie. Każdy, kto nie wierzy, to głupek. Po prostu. Głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. On nie wierzy, on nie ma Boga. Bóg mówi, ty głupi jesteś całkiem? No mnie nie ma, no weź. A zatem początkiem praktycznej wiary jest nabywanie umiejętności ku wierzeniu. Masz nabywać umiejętności ku wierzeniu. A więc wiara tak naprawdę ona się nie wymyśla, nie spada na ciebie, tylko ty musisz nabywać umiejętności. Ja nabywam umiejętności, wciąż nabywam umiejętności ku wierzeniu. Aby praktycznie wierzyć, trzeba posłusznie wypełniać Boże wytyczne. Czyli zobacz, jak, od czego zaczynasz? Od prostych elementów. Jeżeli widzisz jakąś wytyczną Bożą, no weź to zrób. No weź idź w tą stronę, no co ci zależy? No zrób to. Zrób. Cena za wszystko, co masz. Czy więc istnieje jakiś limit? Nie istnieje. Jestem w stanie wszystko dać za to. Cenię sobie wysoko. Otocz ją miłością. Czyli ja decyduję się, aby rozwijać się w wierze za wszelką cenę. Musisz zdecydować się, aby za wszelką cenę rozwijać się w wierze. Choćbyś nie wiem, ile musiał ponieść jakiegoś, nie wiem, bólu, kłopotu jakiegoś, aby okazać formułę posłuszeństwa jakiejś zasadzie Bożej, to zrób to, proszę cię, zrób, co ci zależy. Zaryzykuj, idź do przodu w tym. Ja nieraz stawałem, przyjaciele, przed taką rzeczą, mówię, Bóg tak powiedział, mówię, kurczę, dobrze, Panie Boże, nie czuję w ogóle tego. Ojej, pamiętam, kiedyś tak się rozchorowałem się strasznie. Siedzę w ogóle chory, mam 40 stopni gorączki prawie. Siedzę chory, mówię, dobrze, Boże, dobrze. A to przez głupotę swoją. Przez głupotę straszną. Bo w ogóle latałem, ja uważałem, że jak jestem w Chrystusie, to ja mogę latać w koszulce w grudniu. Też tak myślałem. Takie miałem w ogóle zajawki, nie? Nie doczytałem innych zasad duchowych, rozumiesz? Nie doczytałem rzeczy takich, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze, tam w ogóle, że jestem świątynią, że mu o siebie dba, to już zapomniałem. Rozumiesz, to jest Sylwester, a ja petardy w pierwszym kościele naszym pamiętam. Gdzie petarda? Ja przecież jestem człowieku, to z nabożeństwa spocony jak mysz człowieku lecę na dół. Potem siedzę, umieram w tym, no dobrze. A już wiem, że jestem wolny od konsekwencji, że to nie jest tak, że ja teraz mówię, ok, rozumiem, rozchorowałem się, bo sobie na to zasłużyłem. Nie zasłużyłem sobie. Jezu, Ty w ogóle wziąłeś tą chorobę na siebie, w ogóle dobrze, mówię, jestem zdrowy, bardzo zdrowy, jestem zdrowszy, nie byłem nigdy. Czuję się świetnie. Ty, siedzę w pokoju, gadam sam do siebie, rozumiesz, o co chodzi. Mówię, bardzo dobrze się czuję. Mierzę sobie temperaturę, 39,8. Ale pięknie się czuję, mówię. Jeszcze sobie posiedzę. Nie? Posiedzę sobie. I siedzę jak debil. Rozumiesz? Nie kładę się do łóżka, no bo do łóżka to się chorzy ludzie kładą.
Ja jestem zdrowy. Poczytam sobie Biblię. Biorę sobie Biblię, rozmywają mi się te litery. Nic nie widzę tych liter, nic. Tu mnie leci, człowieku. No dobrze, mówię. Dobrze, zdrowy jestem, bardzo dobrze się czuję. Mierzę temperaturę. 39,7. Kreska spadła. Ja siedziałem w tym stanie idiotyzmu. Nie wiem, do której godziny rano. Do czwartej czy piątej. Nie chcę wam powiedzieć, bo już nie pamiętam. Aż spadło do 36,6. Tak sobie siedziałem. Zastosowałem dokładnie wszystko, co tu powiedziałem dzisiaj. W prostej metodzie. Zapłaciłem cenę. Ktoś powie, jakbyś się położył, to co? Ja mówię, ja nie wiem, co by było, jakby Hitler wojnę wygrał. Ja nie wiem, co by było. Ja wiem jedno, za wszelką cenę. Ja mówię, ja się położę, jak będę zdrowy. Tak. Na zdrowego się położę, tak? Bo ja wziąłem coś i postanowiłem dociągnąć to do końca. Sam sobie. To nie było przed nikim, nie było wielkich wyznań, nie było różnych rzeczy. Wiecie, o co chodzi? Takie coś na przykład. Przypowieści Salomona 4:11-13. Uczcie się drogi mądrości. Uczę cię drogi mądrości. Wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Trzymaj się karności. Nie ustawaj. Zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Twój krok nie będzie skrępowany. Nie potkniesz się. Kiedy? Gdy będziesz chodził w wierze. Gdy będziesz chodził w wierze, to nie potkniesz się. Twój krok nie będzie skrępowany. To nie to, że się nigdy nie potkniesz. Nie potkniesz się, jak będziesz chodził w wierze. Ty dlaczego potknąłeś się w życiu nieraz? Bo w wierze nie chodziłeś. Dlatego się potknąłeś. To tylko dlatego, to proste rzeczy. A kiedy będziesz praktycznie chodził w wierze? Werset 13 mówi, gdy będziesz trzymał się karności, nie będziesz ustawał w karności, będziesz zachowywał karność. Karność, przyjaciele, to jest dyscyplina. Karność to nie jest nic wspólnego, to takie mamy tłumaczenia dziwaczne. Karność jest dyscyplina. Jeżeli ja jestem zdyscyplinowany w wierze, to ja nie mam prawa się potknąć. Jeszcze raz mówię, od lat mnie i Agatę straszą, a my tylko idziemy dalej i jest nam lepiej. Nam już wszystkim przestraszyli, no. To nie jest rok, dwa nas straszą. Rozumiecie? Mnie straszą 11 lat! Rozumiecie? Mnie już wszyscy nas straszyli, no. Już nie wiem, kto mnie nie nastraszył. Nastraszyli mnie pastorzy, księża. Wszyscy mnie już nastraszyli, człowieku. Policja mnie straszyła, człowieku. Służby bezpieczeństwa mnie straszyły. Wszystko mnie już straszyło. Wszyscy chrześcijanie grozili, nie wszyscy, ale większość mi groziła, ale skończysz tam, skończysz. Proszę ciebie, a ja się czuję coraz lepiej i z wiekiem jestem coraz młodszy. Ja 11 lat temu byłem w gorszej kondycji, pod każdym względem niż dzisiaj. Ja dzisiaj jestem w lepszej kondycji psychicznej, fizycznej, moralnej, każdej. Kurczę, a mnie straszą 11 lat już. I mnie mówią, co mi się przydarzy w życiu. A mnie się w ogóle przydarza wszystko odwrotnie. Rozumiecie? Diabeł mnie 11 lat straszy już. Teraz to już mnie nie straszy. Się zniechęci. Teraz ja to dzisiaj słowo honoru, to trudno jest wytłumaczyć, ale ja w zasadzie nie mam opresji dzisiaj, w zasadzie, wiecie? Mam pewne, czasem coś tam odczuwam, ale w zasadzie nie mam tych opresji. Jestem tak, w ogóle mnóstwo demonów, wiem, że nie musicie mi w to uwierzyć, ale naprawdę mnóstwo demonów w ogóle do mnie nie przychodzi. No nie przychodzą do mnie. No a ja nie dlatego, że ja w ogóle, że ja jakąś wojnę prowadzę, bo ja mam jakieś techniki, ja nie mam żadnych technik, słowo honoru, ja mam w głowie, kurczę, ja nie wiem, coraz mniej czasami myślę.
Czasami tak siadam sam z sobą, mówię, kiedyś to byłeś taki bardziej jakiś elokwentny, teraz taki jesteś jakiś człowiek, jak ten brat świnki Pepy, taki tam mały jest człowiek. Jack czy Jacek? W ogóle taki bardzo jestem swobodny w środku. Idę, trafiam w te miejsca prawidłowo jakoś, rozumiecie? Ale dlaczego? Ja naprawdę trzymam się karności, nie ustaję w karności i zachowuję karność. Ja jestem człowiekiem cholernie silnej dyscypliny wewnętrznej. Ja nie potrzebuję kierownika, który będzie mnie kierownikował i trzymał nade mnie za ucho. Rozumiecie? Mnie nikt nie musi za ucho trzymać. Nikt nie musi mnie trzymać za ucho. Przychodzi niedziela, ja jestem 3:15 na nogach. Jest nabożeństwo, jestem 3:15 na nogach na przykład. Tak? Ja się modlę, ja robię śniadania, ja zrobię trening, ja powysyłam SMS-y do ludzi, tak? Ja czytam Biblię, ja czytam książkę, rozumiesz? Ja pozmywam garki w tym wszystkim jeszcze. Tak? I się jeszcze podszykuję elegancko. Jeszcze się potrafię spakować, proszę ciebie, żeby gdzieś pojechać. Bo jestem jakby zjednoczony wewnętrznie, wiecie o co chodzi. Dobrze mi w życiu jest, dobrze mi samemu ze sobą. Nie spieszę się, nie konię, nie lecę, nic mnie nie rozpędza, nie mam jakiejś gonitwy myśli, że w ogóle jak nie wiem, jak robię siusiu, to myślę o siusiu. Jak ja pięknie sikam, Panie Boże, no cudownie. Rozumiesz o co chodzi? Nie mam w ogóle, z Bogiem jest bardzo proste życie. Ale ja uznałem, że będę trzymał się karności, nie będę ustawał w karności, będę zachowywał karność. Nie robię tego dla kogoś, tylko robię to, tak, bo to jest najlepsza formuła życia dla mnie. Zrozumiałem, że jestem wielkim skarbem, zrozumiałem, że jestem bardzo ważny, zrozumiałem, że jestem cenny, że jestem bardzo sprawnym Bożym sługą. Zrozumiałem, że Bóg mnie kocha. Rozumiecie? Zrozumiałem, że nie jestem z tego świata. Rozumiem, czego ja chcę, wiem, czego ja chcę, na czym mi zależy. Po prostu, kurczę, tak. Musisz wierzyć w moc posłuszeństwa Bożym prawidłom. Musisz być w tym zdyscyplinowany mocno. Nie bój się tej dyscypliny. Uznaj, że to jest bardzo dobre dla ciebie. To bardzo dobre. Bardzo dobre. Jak się w tym wyćwiczysz, to będziesz bardzo jasno i klarownie odbierał objawienia, które są wokół. A objawień wokół jest człowieku jak mrówek. Objawienia to, chrześcijanie to myślą, objawienie dał mi Pan, mówię, Pan nie daje objawień żadnych, rozumiesz? Objawienia są jak atomy powietrza w ogóle, człowieku, tlenu wokół ciebie. Tego jest pełno. Rozumiem. Ja przecież już potem to, jak ja zacząłem doświadczać potem takich rzeczy, które mnie zaskakiwały w ogóle. Ja cię robię różne rzeczy, które są tak zaskakujące, znaczy nie są zaskakujące, one by były zaskakujące, gdybym o nich mówił, ja o nich nie mówię nawet. Po prostu je robię, ludzie mówią, o jak super, i tam budujesz różne sprawy, ale ludzie nawet nie wiedzą, co ja w ogóle wyrabiam. Jakimi ja metodami to robię wszystko. No jak ja bym powiedział, jakimi metodami ja to robię, to by się za głowę złapali, człowieku mówi, o, co ty robisz? Ja mówię, spokój, to dawno temu. To, czemu ty się dziwisz dzisiaj, to ja zjadam na śniadanie dzisiaj. Też się kiedyś dziwiłem. Też się dziwiłem. Jak mojego syna bolała głowa, rok, drugi, trzeci, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, wszystkie ręce na niego kładłem, gromiłem diabła, nic się nie działo. Ale jak zacząłem coraz lepiej rozumieć pewne rzeczy, zacząłem się skupiać na Bożych prawidłach i kiedyś sobie klęczę, a tu się tutaj mówi, sprawdź, co to jest serotynina w internecie. Poszedłem do internetu serotynina. Mówię, aha. Mówię, mój syn ma rozregulowane uwalnianie serotoniny. Rozumiecie? To przez wiarę się wszystko dzieje. Przez wiarę.
Dobrze, idę się modlić dalej. Mówię, Boże, dobrze, dobrze. No to on źle, źle ta serotonina u niego jest uwalniana. Mówię, co tu zrobić, Panie Boże, teraz? No już kładłem na ręce, na niego, co mam mówić, żeby serotonina prawidłowo się uwalniała, a Bóg mówi do mnie tak, powiedz, żeby serażuk tego nie jadł. I na rowerze więcej jeździł. I czekolady mu nie dał. Człowieku. Przestał jeść żółty ser. Zaprosił, nie będziesz od żółtego sera, nie będziesz od czekolady, na rowerze masz siedzieć. Czego zniknęły migreny raz na zawsze. Koniec, nie ma migren. Dziękuję za to. Jest efekt. Chłop dzisiaj 21 lat, nie ma żadnych, 22, nie ma żadnych migren. Tak? Ktoś powie, ale to gdzie to jest o tym w Biblii napisane? Człowieka, my tam, człowieku z tyłu tutaj, taki, ja mam taki dodruk specjalny tutaj z tyłu. Dla Cerulskiego, bo mnie Duch Święty bardziej lubi. To mam taki specjalny dodatek, tam mnie pisze, wiesz. Tajemnym językiem. Palcem jak na tablicach. Tak. Karność jest twoim życiem. Dyscyplina duchowa. To jest twój potężny atut. Ty musisz wierzyć w to. Wierzyć w posłuszeństwo jak wariat. Ty nie jesteś posłuszny, bo to się Bogu podoba. Ty masz być posłuszny, rozumiesz? Bo to jest dla ciebie dobre. I musisz wierzyć w to, że kiedy ty będziesz posłuszny, to ty będziesz osiągał efekty. Rozumiesz? Tak jak biegasz, nie biega dla trenera. On biega dla siebie, bo wie, to dla niego dobre. Trener to jest w ogóle po to, żeby pilnował jego biegu. Ja do ludzi w kościele często mówię, ty nie robisz tego dla mnie, to nie dla mnie, nie dla mnie. To nie dla mnie będziesz masz być posłuszny prawdzie, nie dla mnie, bo to, to nie ja będę ci nagrody rozdawał. Rozumiesz? Ja to będę z tobą wstał w kolejce po te nagrody. To nie ja tam będę ci dawał te nagrody. Ja będę szedł po swoją nagrodę. Rozumiesz, o co chodzi? Po swoją. I nie bądź zdziwiony, jak ja dostanę kawał kosmosu, a ty dostaniesz miotłę. Rozumiesz? Lepiej też iść po kawał kosmosu pod zarząd, tak? Bo się zdziwisz. Też będziesz szczęśliwy z tej miotły, powiedz halleluja. Mam miotłę. Fajnie, polataj. Ufaj karności. Ufaj temu. Ufaj, że jak ty jesteś posłuszny prawdzie, to rzecz musi się wydarzać. Bo ja, Boże, ja jestem posłuszny. I koniec. Jak jestem posłuszny czemuś, to zamykam przygodę, jak rozdział w tamtym sercu. Koniec, jestem posłuszny, idę w tą stronę. Dziękuję bardzo. Rozumiesz? Musi się wydarzyć. Mówię, nie wiem, jak to się wydarzy, to nie sądzę, ale musi. Główne zasady. Ci powieści Salomona 14:27. Przypowieści Salomona 14, 4, 14, 27. 4, 14, 27. Dobrze. 4, tak. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej, nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omiń ją. Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen nie odleci ich, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest tak ciemna jak noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujnie niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Patrz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymaj swoją nogę od złego. Werset 23 mówi, że masz strzec serca. Czyli naszego odrodzonego ducha. Z niego płynie źródło życia.
A tym właśnie jest wiara. Musisz strzec poziomu wiary w twoim życiu. Strzec serca, znaczy tutaj wierzyć w przestrzeganie Bożych prawideł. Strzec serca, znaczy wierzyć w przestrzeganie Bożych prawideł. I zobacz, werset 24 pokazuje, że co? Język, strzeż swojego języka. Zadbaj o swój język. Po drugie, nie wchodź na drogę bezbożnych, mówi werset 14. Słowo droga znaczy też doktryna. Nie przyjmuj doktryny bezbożnych. Bezbożny to nie jest ten, tak? To nie jest ateista. Wiesz, co to jest bezbożny? Bezbożny to nie jest człowiek, który mówi, że nie ma Boga. Bezbożny to jest ten, który nie postępuje, tak? Tak jak mówi Bóg. To jest ktoś, kto robi coś bez Boga. To jest bezbożny. Żyjący, jakby Boga nie było w jego życiu. Uznający zasady religii, humanizmu. Bóg mówi w ogóle, nie wchodź na ich drogę. Nie przyjmuj ich słowa. Nie przyjmuj ich nauki. Nie wchodź na drogę bezbożnych. Wielu naszych braci i sióstr to bezbożni ludzie. Odrodzeni z Bożego Ducha bezbożnicy, którzy żyją, jakby Boga z nimi nie było. Rozumiecie? Tak żyją, jakby Boga nie było z nimi. Bezbożni. Nie wchodź na drogę bezbożnych. Nie kręcz drogą złych. Jest napisane dalej w 14 wersecie, nie krąż drogą złych, czyli kiedy ty widzisz, że życie człowieka, który głosi pewne rzeczy, który prezentuje pewne w ogóle jakieś poglądy, ono nie jest życiem sukcesu, nie jest życiem światła, nie przynosi rozwoju królestwa, to w ogóle nie idź tamtędy. Po co ty tamtędy idziesz? Rozumiesz? Po co? Zobacz, co on prezentuje sobą. Zobacz, co on w ogóle robi. Werset 20 mówi, zwracaj uwagę na Boże zasady. Dalej, uważnie słuchaj Bożego Ducha w tobie. Bądź na tym skupiony, bądź temu posłuszny. Dalej, 21 werset mówi, nie odwracaj się od Bożych zasad i głosu Bożego Ducha. Nie myśl sobie, że to po prostu on mówi, a ja jestem pod łaską, więc teraz po prostu ja nie muszę w ogóle tego wszystkiego tak bardzo napinać w swoim życiu. Dalej jest napisane, zachowaj je w swoim duchu, czyli przypominaj je sobie, myśl o nich, rozważaj. Niech one będą w ogóle cały czas w ruchu u ciebie. W ruchu. Ja mam taki mechanizm przypominania sobie Bożych prawideł różnych. Potem to wchodzi w krew. Patrzysz na coś, myślisz, okej, to tak trzeba. Okej, to jest nieprawidłowe. Dalej, werset 25 pokazuje, żeby być prawdziwym, żeby chodzić w prawdzie, być prawdziwym. Prawdziwym w swoim wyrazie, żeby prawda była twoim w ogóle naszyjnikiem. 26 werset uczy, aby zwracać uwagę na to, w jakim nurcie nauki się jest i jak realizowane są wizje w związku z tym. Ja zwracam uwagę na to, co ja przyjmuję i co w związku z tym ja uważam. Jeżeli ja na przykład widzę, że w wyniku pewnych nauk, pewnych w ogóle toków myślowych, tak, moje życie nie ulega zmianom, tak? No to ja mówię, nie, to ja muszę coś zmienić. Coś zmienić muszę. To tak jak z dietą. Jak widzę, że coś nie działa, no to po co ja będę robił to, co nie działa. Ludzie często robią, cały czas coś nie działa. Mówię, bo nie działa. Ja mówię, to po co to robisz? To weź normalnie, jedz pączki. Kurczę, no. Po co to w ogóle, jak nie działa? Dalej jest napisane, bądź pewny wszystkich twoich posunięć i decyzji. Bądź pewny. Nie rób niczego, czego nie jesteś pewny. W 27
7 werset mówi: nie odchodź od Bożych prawideł ani w gorsze, ani w lepsze zasady. Diabeł często będzie podawał lepsze zasady, tak zwane, lepsze. On będzie mówił: jest coś lepszego. Coś lepszego. Ale ja wiem, jaka jest Boża zasada. Ona jest taka, ta Boża zasada. Rozumiesz? Ludzie mają tendencję do tego, aby takie mechanizmy pomocowe sobie znajdować gdzieś. Na przykład, u nas w Warszawie jest tak, że powiedzmy, ja zachęcam, żeby mieć swoich liderów, swoich spowiedników. Mówię: miejcie takich ludzi. My teraz ktoś ma swojego lidera i pracuje z tym liderem, ale jednocześnie ten ktoś, bo ten lider z nim pracuje i go prowadzi gdzieś, nie? I on, no wiesz, no i mówi niewygodne rzeczy, no. Niewygodnie coś tam mówi. To wiesz, co człowiek robi, idzie do drugiego lidera. Do drugiego. Tamten, albo się pyta, albo się chodzi, pyta. Jakiegoś takiego człowieka, który ze mną pracował, potem on pytał o coś komuś tam, i ja mówię: ty, chodź tutaj do mnie, po co ty się pytasz? No tak się dzielę z nim. Ja mówię: nie dzielisz się, pytasz, przecież ja ci powiedziałem wczoraj, co trzeba robić. Po co ty dzisiaj się pytasz o to? Patrzy się na mnie. To nie mogę się pytać? Ja mówię: pytasz się dlatego, że wczoraj to, co ci powiedziałem, jest dla ciebie cholernie niewygodne. I ty w ogóle chodzisz, się pytasz. Po co ty się pytasz? To jak na siłowni przychodzą ludzie, na przykład do mnie się ktoś zwróci z czymś, ja mówię: to zrób to, to i tamto. No nie? Za 2-3 dni patrzę, robi w ogóle coś innego. Ja mówię: przepraszam, dlaczego ty to robisz? No bo ja tam rozmawiałem z tamtym człowiekiem. Okej. Już mu tamten nagadał, człowieku. Rozumiesz? Jak ja potem patrzę, co oni robią, tak? Co ci ludzie wyrabiają, tak? Mają takie porozpisywane w zeszytach, przychodzą takie babeczki, na przykład po 40 i z nadwagą, i one chcą się poodchudzać. One mają takie porozpisywane takie ćwiczenia, jakby na Mister Olimpia miały występować. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię: kto ci to zrobił, dziewczyno? Kto ci to... No to mi tu kolega narysował wszystko. A mówię: ten kolega, mówię, co? To on jest twoim trenerem personalnym i lekarzem hormonalnym, tak? To jest... Przecież co tutaj masz? To, co ty masz tutaj rozpisane, tak? To ja po tylu latach treningu tego nie robię. Po tylu latach. To co ja mam robić? Ja mówię: chodź, ci pokażę, co ty masz robić, tylko błagam cię, już nie pytaj kolegi. Nie pytaj kolegi. Rozumiesz, tak jest z każdą rzeczą. Mówię do kogoś w ogóle: jedz białko na noc. Rozumiesz? Pytam potem: jesz białko? No jem, ale tam trochę miodu zjadam. Ja mówię: ty. Miód. To nie jest białko. Mówię: wydoiłeś kiedyś pszczoła? Nie doi się pszczół. To nie jest białko. Serek wiejski to jest jedna filozofia. Serek wiejski. A serek wiejski z miodem to jest w ogóle inna potrawa. To się już nie zalicza do serka wiejskiego. To jest serek wiejski z miodem. A rozumiesz mnie? Dodatek miodu do serka wiejskiego przestaje go czynić serkiem wiejskim. To jest serek wiejski z miodem. Tak? Tam jest łycha miodu, tak? Która ma w sobie tyle węglowodanów, rozumiesz? Że na pewno w nocy ci się to odłoży jako tkanka tłuszczowa na jelitku. Na 100%. Ale nie. Bo serek wiejski bez miodu, co Arturek powiedział, to nie jest adekwatny do tego, żeby mieć dobre samopoczucie. Ale mi nie chodzi o to, żeby ta osoba miała dobre samopoczucie, tylko mi chodzi o to, żeby zacząć redukować tkankę tłuszczową. Jak się najmie tego białka na noc, to organizm poprzez określone enzymy trawienne będzie to białko trawił i będzie do tego potrzebował energii. I jeśli tej energii się nie poda w postaci węglowodanów, to on sobie tą energię weźmie ze składowanego tłuszczu i się schudnie.
No prościej nie można. Ale nie! Trzeba zjeść energię, rozumiesz? W związku z tym organizm, trawiąc białko, weźmie tą energię, którą się podało i nie ruszy ze składowanego tłuszczu. I co się ma? Gówność. No, ale po co słuchać i być karnym? Po co trzymać się karności? Po co? Jak można swoją koncepcję? I można iść do drugiego nauczyciela, ale drugi nauczyciel, bo on mu da inną koncepcję. Taką koncepcję, która będzie przyjemniejsza, sympatyczniejsza, tylko w cholerę nie będzie aktywna. Rozumiecie? Bo to proste rzeczy są. Dlatego Bóg tak bardzo na to ciśnie. Mówi, jak ja coś do was, dzieci, mówię. Tak? To coś ma początek i koniec. Okażcie temu posłuszeństwo. Temu odcinkowi AB. Ok? Nie idźcie do kogoś, kto ma pogląd na to. Bo ten ktoś, on ci zaraz tą sprawę określi. Określenie tej sprawy będzie dla ciebie lepsze niż same meritum tej sprawy. Rozwodnisz się, rozmydlisz. Energia z ciebie źle się wydobędzie. Podróż. Wiara w posłuszeństwo. Nie odchodź od Bożych prawideł ani w górę, ani w dół. Bądź powściągliwy w różnych sytuacjach, które będą wymagały pewnego rodzaju nadania sobie pewnej ramy. Patrz, Bóg nie nadał ci żadnych ram. Ale ty, idąc za Bogiem w tym chorym świecie, musisz nauczyć się, tak, powściągać. Wstrzemięźliwość to jest owoc ducha. Wiecie, co to jest wstrzemięźliwość? To jest panowanie nad samym sobą. Słowo Boże mówi, że więcej wart jest ten, który panuje sam nad sobą, niż zdobywca miasta. Czyli najwięksi ewangeliści na świecie, tak, otrzymają mniejsze nagrody od tych, którzy wzięli autorytet nad swoimi duszami. Kiszka. Większe nagrody dostaną ci, którzy wzięli autorytet nad sobą w 100%, nad swoją duszą i ciałem, niż zdobywcy miasta. Szok. Się zdziwią ludzie. Się zdziwią ludzie. Zdziwią się, że przyprowadził 100 tysięcy do Jezusa, stanie po nagrodę, tak? A Bóg go rozliczy w ogóle z innej rzeczy. Powie, słuchaj, to inna waluta jest. A może tam ciężarówki ludzie? Bardzo dobrze. Chwała mi za to. Powie Pan, że ciężarówki ludzi są tutaj przywiezione. No Boże, a on co? A on nie ma ciężarówek ludzi. Tak, ale on wziął autorytet nad swoją duszą i ciałem. Jest więcej wart niż zdobywca miasta. Rozumiecie? Powściągliwość. Nie bójcie się tego, bo podczas wiary w posłuszeństwo musimy powściągać różne rzeczy. Czy mogę jeść? Mogę. No wszystko, co chcę, ale wybieram określone rzeczy, tak? Czy mogę zachowywać się jakkolwiek chcę? Pewnie, że mogę. To nie ma. Grzech nade mną nie panuje. Ja nie jestem pod prawem. Ale wybieram to, co jest dla mnie najlepsze. Wybieram najlepszych ludzi, którymi się otaczam, najlepsze sytuacje, wybieram najlepsze formy życia. Czy mogę żyć jakkolwiek? Pewnie, że mogę. I tak do nieba pójdę. Tak? Mogę. To nie tak. Bóg jest cały czas po mojej stronie. Tylko teraz mówimy o tym, w jaki sposób budujemy naszą wiarę. Wiara w posłuszeństwo. Ja wierzę w to, że posłuszeństwo przynosi sukces. Ja w to wierzę, ludzie, rozumiecie? Że to posłuszeństwo przynosi sukces. Posłuszeństwo.